No i rozpoczynamy 223 edycję Solo Open Cup. Jesteśmy oczywiście w kolejnej rundzie turnieju, konkretnie w R16, także zwycięzca awansuje do ćwierćfinału i prawdopodobnie tam zagra na Klema. W dolnym prawym rogu oczywiście Mateusz Gerald Budziak, Sidestorm Gaming. No i drugi Polak to Grzegorz Manakomim, zawodnik Team Liquid. Mapa numer 1 to Golden Aura. Zwiadowca Many przyjeżdża, zwiadowca Geralta też przyjeżdża do przeciwnika. No i teraz poznają oczywiście swoje oczywiste plany. Marbos, dziękuję bardzo. A, bo teraz powiadomienie wyskoczyło. Dziękuję za Twitch Prima. Buongiorno. Witamy wszystkich. Także zobaczmy, co się dzisiaj wydarzy w tym turnieju. Cybercore zagrany przez Geralta. Dobra, dobra. Musisz raz na jakiś czas dać czatowi decydować o formie streama, zrobić głosowanie z panie z basenu ASMR i z siłowni. To byśmy chyba zaczęli skręcać w złym kierunku, wydaje mi się, z tym streamowaniem. Ale może tego chce lud, nie wiem. ASMR to by było już bardzo trudny content, bardzo trudny. To już musiałbym chyba pozbyć się żenadometru do końca i najlepiej jeszcze jakoś zablokować, żeby tego rodzina nigdy nie zobaczyła. A co my tutaj mamy? Jak widać, Geralt zagrał swojego charakterystycznego pylona, który zablokował propkę w środku, utrudnił trochę wydobycie Grzegorzowi, no i tak w sumie to nawet coś tam zrobił. Pytanie, kto stracił więcej na tej zagrywce. Sobie najpierw trochę mana, potem trochę Geralt. Miał mniejsze, większe wydobycie. I to się tak w sumie trochę zrównało. No i teraz Geralt zobaczył, że mamy tutaj otwarcie oczywiście od dwóch stalkerów. Jeżeli chodzi o Mateusza, mamy z kolei Sentry i Stalkera. Także trochę bardziej z aktualnymi trendami Geralt ma na trochę bardziej, no, takim staromodnym stylem, powiedzmy. A i teraz dwie Sentry. No dobra, czyli lekka presja od Grzegorza pójdzie. Ciekawi mnie, czy postawienie tej baterii właśnie nie jest zbyt późno, bo naprawdę zachłannie gra Geralt. A i teraz dwie Sentry. No, takie trochę a la Showtime to otwarcie. Dopiero co grałem na Tobiasa i właśnie tam też było takie granie Sentry Stalker z dwiema Sentry. Po tym jeszcze właśnie druga baza i bateria. No ekonomia powinna być po stronie Geralta. Raczej. Za jakiś czas oczywiście, no bo teraz jeszcze jest w miarę wyrównana. Gate'y zakończone. Tutaj jak widzimy już mamy rozbudowę do kolejnych stalkerów. No i bardzo ciekawe otwarcie many. W sumie to się dziwię, że takie otwarcie robi mana, no bo przecież co chwilę latają zwiadowcy i to, no ten Dark Rain, lekko mówiąc, nie jest ukryty. Chociaż może mana postępuje zgodnie z zasadą najciemniej pod latarnią. Grafikę poprawić, oho. A, dobra, sorry, bo tutaj były te wyniki z wczoraj, jeszcze nie zwróciłem uwagi, że tutaj są jeszcze te dodatkowe patenty, sorry. Tak, tak, to z Zero Space'a wczorajszego, sorry. Zapomniałem o tym. No w każdym razie, jeżeli Geralt tutaj o, nie wleciał! O, kurczę. No mana trochę rzuca monetą, stawiając swój Dark Shrine w taki sposób, w takim miejscu, ale widać, że ten rzut monetą może się opłacić. I zobaczmy, że tutaj jest pylon. Co prawda Geralt robi Robo Facility, no ale, ale... Nie wiadomo, może Dark Templary to po prostu wygrają. No właśnie to umiejscowienie Robo Facility jest bardzo ryzykowne, no bo wystarczy rozwalić jednego pelona, a może po prostu nawet same Robo Facility opłaca się atakować, chociaż tu jest jeszcze bateria, więc to nie takie banalne równanie. Jeżeli Geralt szybko zacznie używać baterii, to może nawet sobie poradzi. Podejrzewam, że najlepiej jest najpierw rozwalić baterię, potem pelona, albo bateria, potem Robo Facility. No zobaczymy. Dark Templary oczywiście już wchodzą, ale Geralt zaczął produkcję Obserwera natychmiast i to z chronoboostem. No i chyba nie będzie mieć problemu Mateusz, tak czuję. On chyba już widzi nawet, co się dzieje. Aha, okej. Okay. No nie, to Dark Templary nic nie zrobiły. Chyba, że tutaj... No, okej, okay, rozwaliły budującą się baterię. To tyle, 100 minerałów. I to by było na tyle. Jak sprawdzić, czy masz suba? Koło twojej ksywki pojawia się taka ikonka i możesz używać emotki, ale tutaj aktualnie tego nie ma, jakby co.
Można też wejść w jakąś tam zakładkę, pamiętam, w panelu. W górnym prawym rogu w swój awatar, jak klikniesz, to tam można przejść do chyba zakładki subskrypcje. No i jak widzimy, na razie, no, bardzo dobra obrona Geralta. W ogóle są obserwery, więc może tutaj mana zaraz przykombinuje i spróbuje wysnajpować obserwera. No, on w sumie nawet niespecjalnie musiał kombinować. Geralt leciał tym obserwerem, ale teraz również mana traci swojego. No i kto ma więcej? Chyba Geralt ma więcej stalkerów i w dodatku 3 sentry. Bez problemu to zatrzymał mecenas, przymecenasił. Tak, nie ma auto odnawiania z Twitch Prima. Twitch Prima trzeba co miesiąc kliknąć. No nie jest to dużo roboty, ale trzeba kliknąć. Niestety sam się nie odnawia. Tak to wykombinowali. Dobra. Czekamy oczywiście na dalsze rezultaty. Tutaj jest bardzo zsynchronizowany też plus jeden do ataku. I mi się wydawało, że Geralt po tej akcji będzie do przodu. No i w sumie w pewnych aspektach jest, zwłaszcza, że ma 3 obserwery kontra 0. Ona bardziej tutaj na tych immortalach bazuje. No i za chwileczkę pewnie 4. baza. Bardzo pasywny początek jak na polskie PvP, ale taka mapa, trochę to wymuszam. Czas na 4. bazę. Geralt postawił ją tutaj. A gdzie mana? Bo mana teoretycznie mógłby tutaj w kierunku godziny 9 iść. Ale to trochę ryzykowne posunięcie, raczej tutaj się jej spodziewamy. O nie, Geralt już idzie w te kule. Będzie męczyć, będzie zamęczać Grzegorza biednego tymi disruptorami. Nie ma, że boli. Kuleczki muszą być. Pylon rozwalony, zaraz może za kolejnego się zabierze. Nexus zagrany. Numer 4. No ale ewidentnie później ma mana tego 4. Nexusa. A Geralt i szybciej, i do tego Disruptory, i do tego trochę więcej probek. A jako z ulepszeniami jeszcze tylko się upewnimy. No, na bardzo podobnym etapie są. Mana zaczyna robić blink do Dark Templarów. Geralt dopiero zaczyna budować swojego Dark Shrine'a. No tak, Geralt ma tutaj obserwera, więc doskonale widzi, kiedy... a raczej jak wcześniej może rzucić Disruptorem te kule. Geralt jest dość daleko ustawiony sporo częścią swoich jednostek, więc wydaje się, że mana może zaatakować, gdy tylko Disruptory już się wystrzelają. O, Geralt podchodzi. O, tu niektóre stalkery w ogóle jakoś tak dookoła. Co zrobił Geralt, nie? Okej, trochę późno użycie Disruptora. Może czeka też na przeładowanie kolejnego. Ej, ale jak dojeżdża. No ale czemu nie używa Disruptorów, Mateusz? Nie wiem. Można było szybciej te immortale pewnie rozwalić. No i teraz może jeszcze jakaś... A nie, nawet bez kuleczki na koniec. No, na pewno Geralt dobrze stoczył tę bitwę. Dało się pewnie trochę lepiej, ale jest do przodu. Prawie 2000... No, powiedzmy 1700 różnicy. Więcej tracił mana. O, było blisko, ale... Wszystko pod kontrolą póki co. Może jakieś uderzenie kulami. O, teraz ładny snipe Grzegorza. Ale kurczę. O, jeszcze nie ma szar. Ojeju, tu nie ma szarży. Damany. To nie, no to jaką ma. Ale ma Feniksy. Feniksy mogą podnosić Disruptory. Zobaczymy, czy to zrobi. Tak jest.
Podniesienie Disruptora powoduje, że kula nie zadaje żadnych obrażeń, no i goni go mana. I jeszcze może pogonić. Jak widać, wyskakuje Geralt, nie ma zamiaru brać udziału w takich walkach. Ale uratował na tyle dużo Disruptorów, że raczej mana nie może zrobić natychmiastowego odwetu. Żadnych tych Dark Templarów nie widzę w użytku. No, tylko te początkowe były. Potem mana się wstrzymał, mimo że zrobił do nich ulepszenie. No i kolejna baza, zauważalnie później u many. Fleet Beacon, gra mana. Podoba mi się, bo to trochę tak jakby może myślał o właśnie jakichś karierach, całkiem szybko. Dwa kolosy, cztery Dark Templary. Jeszcze na 200, jeżeli chodzi o Geralta. Jak widać, mana powoli przechodzi w karierę, więc mi się osobiście ten pomysł bardzo podoba. Ale co, jeżeli Geralt się dowie? Dodanie kolosów też jest ciekawym pomysłem, jak na PvP. Ale kolosy nie są głupie. Kolosy są tak jakby kontrą na to, że mana ma Feniksy. No bo jak robisz Disruptory, to Feniksy mogą podnieść te Disruptory. Ale już kolosów nie podniosą, nie da się, bo to jest jednostka masywna. I też Feniksy nie mogą tak mocno atakować kolosów. Trochę mogą, ale właśnie nie za bardzo. I dlatego teoretycznie kolosy nie są złym pomysłem w PvP. Mana, jeszcze bez karierów. Świetny timing dla Geralta. W ogóle, że Geralt taki agresywny timing stosuje, jestem w szoku, ale... No chyba faktycznie wie, co robi. Miazgunia. Exus zatrzymany. Tutaj też tej bazy, jak widać, mana nie był w stanie wybudować. No jedyne, na co tutaj właśnie poczekał sobie Grzegorz, to te kariery, tylko że trzy kariery chyba nie uczynią imby. Może poczekać na 6, 9 albo 12. Teraz w odpowiedzi na Dark Templary gra się na Dark Templary. Nie. Teraz po prostu Dark Templary są dość dobre, więc jak się ich dobrze używa, więc je się robi tak czy tak w PvP. Bardzo często, dość wcześnie nawet. Są takim trochę stałym elementem gry. No i właśnie, są kariery. Geralt chyba nie ma żadnego problemu z ich obecnością. Mimo że robił jakieś tam obrażenia, no to nie są aż tak potężne. I to jest w zasadzie koniec mapy pierwszej. Przy mecenasiu. Mateusz, GG. No i lecimy. Pierwsza... O! Pierwszy punkt dla Geralta, tutaj oczywiście mana. A mana gra na Battle Bee w kolejnej rundzie WSL Masters Spring. Mana pisze, że Battle Bee, znaczy Geralt pisze, że Battle Bee jest silnym zawodnikiem. PvT leży i kwiczy. Mana widzę, że łączy się w bólu troszeczkę. Nie ma łatwo, nie ma lekko, nie ma łatwych meczów dla Protossów. Pogadają sobie zawodnicy, skoro i tak jest początkowy etap gry, no to jak najbardziej można zamienić parę słów. Sorry, bo tutaj jeszcze rzecz sprawdzałem. Co pisali nasi protosi? Maxpax daje radę. Oho. Chwileczkę. Te mapy skill issue. Maxpax daje radę. Mana się zasłania Maxpaxem. Jakby zergi umiały grać, to by wszystko wygrywały, a tak to tylko Serral. Ale Serral to też zerg, tylko mądry. Mana mówi, że nie ma wymówek.
Max Fax daje rady, Max Fax dochodzi do tych finałów. Trzeba być jak Max Fax. A nawet może lepszym. Dobrze. Ona nigdy nie narzeka, staram się nie narzekać, podejrzewam, przynajmniej publicznie. Kiedy znowu będę w takim stroju biegać jak Marin? Nie wiem, może we wrześniu, zobaczymy. Pomyślimy. O, Aurelon, dziękuję bardzo za suba. 100 lat, dzięki wielkie za wsparcie. Skąd mam taki fachowy kubeczek? A, kiedyś pożyczyłem z domu rodzinnego. I jakoś tak zeszło. Ale fajny, pół litra się mieści. Podoba mi się. Także Marinem może jeszcze się zdarzy być, ale nie wiem kiedy najwcześniej. Oho. Kill dla pana. Oddał killa, okej. Jaka kultura polskich protosów. Dobra, co sobie zniszczyli jeszcze? Ustalmy tak dla pewności. Geralt stracił pelona, dwie adeptki, probę, ma na dwie proby. I adeptkę, no to nieduża różnica. Tutaj jak widać pana chce jeszcze przeatakować, tam z tyłu są kolejne dwa stalkery. I mana robi jakiegoś... Disruptor Rusha. No zakładam, że to jest coś takiego. Ładnie, dla Grzegorza super. Teraz jego misterny plan jest dalej tajemnicą. O nie, nie ma energii na kolejnego Forcefielda Geralt, więc można było wyjść. No najgorzej, Geralt zmarnował teraz energię i na halucynacje, i na te Forcefieldy. Fajna presja Grzegorza. Tutaj jest niedaleki dystans między zawodnikami. No i właśnie, już Disruptor się powolutku toczy. No tak dość agresywnie. O! Okej, Geralt to wjeżdża. No w sumie nie wiem, czy taka wymiana super dla Mateusza. Sporo Forcefieldów na pewno zostało znowu użytych. Mana ma już Disruptora, ma też szybkość do War Prisma. Więc jest troszeczkę żwawszy. No i popatrzmy, jak będzie wyglądać ta wymiana. Boże, pan już nie wie, gdzie chce chyba tym Disruptorem uderzyć. O, jednak na górę. Uła! Ale uderzenie to było. Piękne uderzenie. A kto stracił więcej? Geralt na razie stracił więcej. Daj pylon many mi oblokować chyba trzecią bazę. Nie, mana, nie. Nie. Już myślałem, że straci Prisma, ale jednak wyliczone. I teraz Disruptor oczywiście uderzy. O, pięknie jeszcze w tego... przyzwanego Stalkera. Perfekcyjnie. Pana tutaj nie wleć, nie ma opcji. Patrzmy w takim razie, co się wydarzy po drugiej stronie. Dwa Immortale atakują. Panne mikro Mateusza. Klika oczywiście tak, aby rozwalić jak najwięcej stalkerów rywala. Szybko musi żonglować, żeby ten wrogi... O! Disruptor, czy Immortal mu nie atakował jego własnych Immortali. Chyba z tej kontry to nie wygra nikt. Ona jeszcze chce zrobić dropa za momencik. No w sumie z baterią to się na pewno obroni. Ale właśnie Geralt teraz może rozciągnąć trochę taktykę i...
zrobić, Disruptor, znaczy tego Immortal Dropa do pierwszej bazy przeciwnikowi. Tutaj Disruptor Drop, tutaj są stalkery, które miały zatrzymać i złapać tego Disruptor Dropa Grzegorza. Jak widać się nie udało. Ładna kula, 6 jednostek zniszczonych, no ale jaka będzie akcja odwetowa. Ej, ale gdy teraz mana będzie wracać, to te stalkery tu są, nie? To będzie ciekawe. Czy się uda złapać, bo jeżeli tak, no to niefajnie dla Grzegorza. Sporo jeszcze tu stalkerów chce Geralt wyciągnąć, jakby się dało. Jeszcze jeden Disruptor Drop na ekonomię. Czasami mikrowanie nie pomaga, ale w sumie 3 proby to też nie tak dużo. O, tak. O, to jest mega zagranie. A, jest Feniks, dobra, jest Feniks. Ale mana zdołał wyrzucić Disruptora. Czy będzie recall? Nie ma recalla. Co, nie ma energii? A, nie, recall nie jest dostępny. A to śmiesznie, bo teraz chciałby pewnie znowu tą kulką odpalić, ale się nie da. Geralt dalej manewruje. Tutaj obserwer Mateusza widzi, że mana wychodzi poza swoją bazę. No i to jest PvP, i to jeszcze polskie. Najlepsze możliwe. No, nie ma problemu za bardzo z niczym nie ma za bardzo problemu Geralt. Mana robi 2 Stargate'y. Mana jest kaskaderem. To ten kolos to też jest w ogóle fantazja niezła. Ale już mana pewnie tak sobie chciał po prostu trochę inaczej zagrać. Tak for fun, takie mam wrażenie. Że bez specjalnego spięcia. Ale ostatecznie standard i te manewry Geralta trochę lepsze. Ale szanuję za tę próbę manę. Że spróbował Disruptor Dropem otworzyć i takie presje wywierać. No bo fajnie by było jeszcze jakiś inny właśnie styl zobaczyć PvP, bo na razie jest taki jeden twardy standard, który ciężko ograć czymkolwiek innym.